Normalnie patologia. Ale dobrze. Teraz intro. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true. But the Już po intrze i możemy działać. A więc wspomnę na początku, kim jest hater. Czyli jest to osoba, która agresywnie komentuje nasze filmy lub inne posty w internetach. Hejterzy różnią się od troli, którzy starają się zwrócić na siebie uwagę poprzez prowokacyjne komentarze. Każdy może być ofiarą hejtera, no nie, że tylko wybrani, że na przykład ciebie będziemy hejtować, nie odczepimy się. To nie, wszyscy mogą być. I celem są zazwyczaj, ich celem, nie, głównym, są osoby publiczne. Na przykład Rezi. No, tak nie ma. On ma więcej botów, na przykład podszywają się pod Reziego i dawają linki do strony, aby wchodzić na nie i kasę brać, nie? To takie wymuszanie od dzieci. Dobrze, przykłady, jak się pozbyć hejtera. No nie jest tak łatwo, ale czasami są hejterzy, jak piszą, to myślą, że przestraszymy się tego komentarza, a czasami są śmieszne i pokazują, że ten hejter chyba nie uczył się polskiego, no bo nie umie pisać. I jak się pozbyć? No, usunąć ich komentarze, no nieczęsto to skutkuje najlepiej, ale można spróbować. Jeżeli pisze coś głupiego, to najlepiej obrócić to w żart. No, no tak. Nie zwracać na to uwagi. To jest chyba najlepszy przykład, który skutkuje. W ogóle nie wdawać się w jakiś spam. Później jest więcej, przychodzą, oni udostępniają ten film, mówią, żeby hejtować, łapki w dół dawać. Ale też wam powiem zaraz korzyść, która wpływa na nas dobrze, a na nich, a dzięki nim zyskujemy. Dobrze, ich zadaniem, jak już wspomniałem na początku, jest komentować negatywnie nasze filmy i oddawać łapki w dół. Właśnie widziałem taki film, pod którym było 1 000 000 łapek w dół, a 5 000 w górę. No to hejterów jest masę. Ale to już dla tych popularniejszych youtuberów. On traktor jechał i mi szumi. Dobrze. Plusy hejtera. Jeżeli hejter chcecie zhejtować, daje ci zazwyczaj suba, aby dostał powiadomienie od ciebie, że masz nowy film, szybko wchodzi na niego, daje łapkę w dół, komentuje, zhejtuje, gówno zrobi i odchodzi zadowolony, a ty bezradny. No niestety. Oddawanie łapki w dół, w górę i komentarza to jest opinia. Jeżeli jest tych opinii dużo, czyli ocen pod naszym filmem, to nasz film jest wyświetlany i promowany na YouTube. Będziemy mieć więcej wyświetleń dzięki hejterom, którzy, no bo mniej teraz osób właśnie jakby oddaje pozytywne komentarze, więcej z hejterów naroiło się. No i dzięki nim nasz film może być bardziej rozwinięty. Rozwinięty może nie, ale no więcej wyświetlany, popularniejszy. Przez te opinie właśnie negatywne. Hejterzy może o tym nie wiedzą, no większość z nich nie wie o tym, że jak dana przykład łapkę w dół skomentuje źle, negatywnie, to on sobie myśli, a nikt tego nie oglądnie, już nie będzie nagrywał na YouTube. A jeżeli by się wybił, to hejterowi będzie głupio. No i to jest taki plus na naszą korzyść. Właśnie nie dajcie się młodzi. Jeżeli na początku nagrywacie, macie tam zaledwie 5 subskrypcji i nagrywacie, jeżeli macie problem z hejterami, to nie, że tylko napiszę wam pod komentarzem usuń film,
albo będę cię hejtował. Nagrywaj dalej, pokaż mu, na co cię stać. I śpiewaj zawsze sobie, mam tę moc. Mam tę moc, mam tę moc. No koniec tego filmiku dobiegł. I to tyle. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, wystarczy napisać komentarz pozytywny, może być negatywny. To jest taki filmik dla hejterów, możecie ten filmik zhejtować. Łapkę w dół możecie postawić. Ja jak opublikuję ten film, dam sobie łapkę w dół, będzie pierwsza negatywna, nie? Zhejtuję siebie. No i fajnie, trzymajcie się, cześć!